Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy. Gdy miał on lat 12, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli jego rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali go wśród krewnych i znajomych. Gdy go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy, szukając go. Dopiero po 3 dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a jego matka rzekła do niego: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Lecz on im odpowiedział: Czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany. A matka jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi. Rodzice Jezusa chodzili z synem każdego roku na święta do Jerozolimy. Oni świętowali razem, trzymali się razem. To jest bardzo ważne w rodzinie, to jest bardzo ważne w kapłaństwie, w życiu zakonnym. Trzymać się razem, być dla siebie wzajemnie wsparciem, pomocą. Nam potrzebny jest Bóg. Bóg jest najważniejszy, ale potrzebujemy człowieka. Bo w tym człowieku przychodzi Bóg, bo w tym człowieku przychodzi do nas anioł posłany przez Boga. I właśnie oni mieli potrzebę przebywania ze sobą, towarzyszenia sobie wzajemnie. Potrzeba bycia z kimś drugim. Nie dlatego, żeby było mi dobrze, ale dlatego, żeby ten drugi mógł otworzyć swoje serce, swój umysł. Zobaczmy, tam gdzie jest dzielenie się, tam jest wspólnota. Dzielenie się nie tylko tym, co jest materialne, ale przede wszystkim dzielenie się tym, co jest duchowe. Co jest duchowe, co zbliża do Pana Boga, a nie od Niego oddala. Bo kiedy będę sam, może tak być, że będę więcej kuszony, a tym samym zaistnieje niebezpieczeństwo oddalenia się od Jezusa. W taki sposób, że oni potrzebowali być razem, tworzyła się między nimi więź duchowa, więź uczuciowa. Ponieważ chodzili razem, oni zdążali w tym samym kierunku, oni pragnęli osiągnięcia tego samego celu. Zobaczmy, że Maryja i Józef idą za Jezusem, a Jezus idzie za nimi. Im ktoś jest głębszy duchowo, tym bardziej jest też otwarty. Jezus jest piękny, Jezus jest Bogiem. On jest otwarty na propozycje matki i przybranego ojca. To, co jest przepiękną cnotą Pana Boga, tak moglibyśmy powiedzieć, to otwartość. Demon proponuje zamknięcie. Nie otwieraj się, nie mów, nie dziel się. Wyśmieją, zbagatelizują, powiedzą, że jesteś naiwny. Da? Jakie to jest ważne, być otwartym pomimo porażek, które już być może przeszliśmy. Maryja i Józef pozostali bez Jezusa, nie zauważając, że stracili Go z oczu. Można zgubić Jezusa. Można zgubić. Można się niepokojąco od Niego oddalić. I jaka reakcja jest prawidłowa? Ta, która zrodziła się w sercu Maryi. Ona odczuwa ból serca. Ją boli to, że ona nie widzi swojego ukochanego Syna. I szukając Jezusa, tak jak Maryja i Józef, często nie znajdziemy Go wśród ludzi, u których spodziewaliśmy się znaleźć. My niejednokrotnie szukamy Go tam, gdzie nie można Go znaleźć.
nie można. I szukając Jezusa, trzeba się cofnąć, niejako spojrzeć wstecz. Do czego? Do tych doświadczeń, które nas kiedyś ubogacały. To mogą być rekolekcje, to może być homilia, której słuchaliśmy, to może być adoracja Najświętszego Sakramentu. Cofnąć się do tych doświadczeń duchowych, które nami wstrząsnęły, które nas umocniły. Życie z Bogiem nie dostarcza jedynie pięknych wzruszeń, ale też i rodzi niesmak, rozczarowanie, zagubienie, strach, niepewność. Zauważmy, że w naszym życiu są, życiu duchowym, życiu religijnym, potrzebne są te piękne i brzydkie doświadczenia, bo cały czas prowadzimy walkę duchową, która polega na tym, że my wybieramy. Rozeznajemy i wybieramy to, co jest Boże, a odrzucamy to, co jest diabelskie. Maria zachowuje wspomnienia w sercu. One umożliwiają życie pomimo bólu serca i pomimo niezrozumienia Jezusa. I tak często jest, że żyjemy miesiące, lata, nie rozumiejąc tego, co Bóg mówi do nas. Nie rozumiemy tego. Ale trzeba żyć, trzeba wybierać, trzeba iść naprzód. Właśnie to jest ta metoda życia chrześcijańskiego. Bez względu na to, czy Boga rozumiesz, czy nie, idziesz naprzód. I te wspomnienia chowane w sercu sprawiają, że Maria bolejąc idzie na Golgotę. Określone wspomnienia dają siłę, one umacniają. Dlatego nie wolno w naszej modlitwie, czy na przykład kiedy uczestniczymy we mszy świętej, oczekiwać jedynie doświadczeń pięknych, poruszających. Zmysły, wyobraźnię, serce. Prawda? Jakie to jest ważne, żeby przyjmować to, co przychodzi i tą swoją miłością, oddaniem Panu Bogu te rzeczywistości, choćby trudne, przemieniać. W życiu możemy nie zauważyć, że tracimy kontakt z Bogiem, że rozchodzą się nasze drogi, że idziemy samotnie, bez Niego. Ta bliskość z Bogiem może wprowadzać w doświadczenie bólu. Bóg boli. Zanim będzie cieszył, On będzie bolał. A czym jest ten ból? Oczyszczeniem, dlatego żeby kochać więcej. Boga poznajemy też w bólu serca, nie tylko w radości serca, ale w bólu. I to wchodzenie w bliskość, w zażyłość, to jest wchodzenie w poznanie. Poznanie Boga. Tam, gdzie jest większe poznanie, tam jest większa miłość. A temu, tej rzeczywistości towarzyszy ból.